Witajcie. Kiedyś mówiło się, że za darmo można dostać wryj w bramie i żółtaczkę w szpitalu. Czasy się jednak zmieniają i choć w szpitalu nadal można dostać żółtaczki, jak i innych chorób, z którymi się do niego nie przyszło, to wryj dostać już ciężej, ponieważ tak zwani wryjdawcy przeszli na system kapitalistyczny i bez uzyskania odpowiedniego wynagrodzenia bejsbola sobie brudzić nie będą. Choć zacząłem od takich drastycznych rzeczy, chciałem dziś powiedzieć o czymś zupełnie innym. W moim akwarystycznym, YouTube'owym życiu już wiele razy spotkałem się z przejawami hejterstwa. I nie mówię o łapkach w dół wstawianych pod filmami, bo to mnie jakoś nigdy nie dotykało. Raczej o SMS-ach z zamówieniami tony lignitu do filtra, czy o dzieciach dzwoniących i pytających, czy do styropianowej lodówki zmieści się pingwin. Ale rozumiem, każdy ma taką zabawę, jaką sobie wymyśli. Jeśli to kogoś bawi, to ja jestem za. Choć nie gwarantuję, że się nie zemszczę. Ale mówiąc całkiem szczerze, są to sporadyczne wypadki i każdemu z, że tak powiem, twórców YouTube'owych się pewnie zdarzały i zdarzać będą. Ale pies strącał hejterów. Wcale o nich nie chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o czymś zupełnie innym. O sytuacji zupełnie odwrotnej, ale również niespodziewanej i zaskakującej. Czyli o ludziach, akwarystach, którzy zupełnie bezinteresownie postanawiają komuś pomóc. Wiem, że nie tylko mnie się to zdarzyło, ale oprę się na swoich przeżyciach. Co mnie sprowokowało? Telefon, który odebrałem. Nie ten o wpychaniu pingwina do lodówki. Telefon od pewnego zacnego akwarysty, widza moich pożar się Budda filmów. Nie zdradzę tu oczywiście jego danych teleadresowych. No ale do rzeczy. Odebrałem telefon w sprawie roślin, które miałem na sprzedaż. Ale jak zaznaczył rozmówca, to tylko pretekst, żeby się spotkać, bo coś dla mnie ma. Zaintrygowało mnie to, bo lubię coś dostawać, może z wyjątkiem okładu sztachetą w stylu wiejskich zabaw. Sztachety nie było. Natomiast zobaczyłem akwarystę objuczonego torbami. Od razu zaznaczę, że te torby były dla mnie. Zacny akwarysta oglądał moje filmy, widział, jak ciąłem stare gąbki do filtra. Więc cóż, dostaję od niego pękatą torbę fizeliny, żebym coś porządnego tam wsadził, a nie jakieś pocięte skrawki gąbek. Zacny akwarysta oglądał film, w którym nalewałem wiadrem wodę do akwarium i wyliczałem, ile wiader muszę przytargać, żeby dokonać podmian w swoich zbiornikach. Więc wyciąga z drugiej torby wąż plastikowy z mocowaniem do słuchawki prysznicowej w baterii łazienkowej. Do tego zacisk, żeby mógł to spokojnie zamocować po drugiej stronie, czyli na akwarium. Przy okazji sprawdziłem, długość tego węża spokojnie wystarcza na odległość do każdego mojego zbiornika. Czy to już wszystko? A skąd? Następnie dostaję genialne urządzenie do nawijania glonów nitkowatych. Przydatne w każdym akwarium, bo zawsze jest szansa na pojawienie się takowych. Niedokładnie jestem w stanie wyjaśnić, do czego to normalnie służy, bo choć pytałem, to musiałbym się znać na maszynach do obróbki, a się nie znam. W każdym razie taki wycior stosuje się do ich czyszczenia, a raczej jakichś kanałów, które tam istnieją. Ale nie będę brnął dalej i się pogrążał w swojej niewiedzy. W sumie jestem tym gadżetem zafascynowany, bo w swoim akwarystycznym życiu opatentowałem tylko patyk od podtrzymywania kwiatów, który ponacinałem na końcu i on służył mi do takich operacji. Ale nie był łatwy w obsłudze i nie do końca się sprawdzał. I na koniec dostaję kawałek skałki z przymocowanym do niej za pomocą akwarystycznego silikonu metalowym chwytakiem, który można pewnie kupić w każdej kwiaciarni. Takie chwytaki stosuje się przy mocowaniu storczyków do patyka, który je podtrzymuje. A do czego to ma służyć w akwarystyce roślinnej? Ano do bardzo prostej rzeczy. To rozwiązuje problem, z którym spotkał się każdy, który próbował wsadzić do gruntu rośliny, które się nie ukorzeniają, ale ładnie wyglądają rosnąc pionowo niż pływając po całym zbiorniku. Przykładem niech będzie rogatek. Każdy, kto próbował wsadzić kilka czy kilkanaście rogatków w jedno miejsce, wie, ile jest w tym kłopotu. Bestia się łamie, wypływa, ciężko przysypać końcówki żwirem. A jak już się to uda, to końcówki pozbawione światła obgniwają i roślina uwolniona wypływa sobie spokojnie na wierzch. I znów trzeba powtarzać całą operację. A tu proszę, taki mały, a jak wielki wynalazek. Można tak sadzić kępy różnych roślin, zabezpieczając je przed wypłynięciem, zanim się nie ukorzenią.
Po tym fakcie rozpina się zatrzask i skałkę można wyjąć, żeby użyć jej ponownie w innym miejscu zbiornika. Proste i skuteczne. I to wszystko wręcza mi zacny akwarysta, nie chcąc za to ani grosza. Bo trzeba sobie pomagać. Dostawałem już od akwarystów rośliny. Przysyłali mi je nawet na swój koszt pocztą. Dostawałem ryby, przywozili mi je nawet do domu. Dostawałem zbiorniki, urządzenia do akwarium. Ale musiałem dostać taki impuls, żeby nakręcić taki krótki film i podziękować im wszystkim w swoim imieniu i w imieniu wszystkich YouTube'owych akwarystów obdarowanych przez innych akwarystów. To jest coś, co zdarza się w życiu bardzo rzadko. Taka forma podziękowania za to, co się robi dla innych. Podziękowania, którego się nie oczekuje, ale które jest czymś, co nadaje sens naszemu hobby i w sumie naszemu dalszemu istnieniu na YouTubie. Na koniec coś, co chciałem dawno zrobić, ale nie pozwalał mi na to kodeks Bushido. Ale że zgubiłem jego ostatni egzemplarz, to jeb... hejterów. A teraz wymienię ich z nazwiska. Jarosław, Krzysztof, Bogusława, Mieczysław, Roman, Genowefa, Bożydar, Kacper.